tu Anai. Słuchajcie, dzisiaj taki, mam nadzieję, nie za długi filmik z serii Anai lubi gadać, bo chciałabym się troszeczkę pochwalić. Przyszła do mnie dzisiaj paczka z AB Studio i są w niej też nowe papiery, na które bardzo czekałam. Także no tak, jestem bardzo podekscytowana, ale jest też trochę innych produktów, ponieważ ja bardzo lubię tę markę, to chciałabym Wam troszeczkę więcej tutaj pokazać i zaprezentować. I tak, po pierwsze stemple. To są stemple gumowe, takie na piance. Mixmediowe wzory, mam tutaj takiego, wiecie, manekina, tutaj takie kwiatko drzewa. Tutaj są literki i tutaj też są literki. Ja bardzo lubię właśnie takie stemple, wiecie, co można je tak gdzie niegdzie podbijać. To nie muszą być konkretne napisy, tylko raczej chodzi o takie wrażenie, że jest jakiś tekst gdzieś tam w tle odbity. Tutaj też jest taki fajny stempel z cyferkami, bardzo na niego już czekałam. Takie proste coś, czyli taka lista to do, którą też gdzieś można odbijać, ponieważ to jest taki dosyć graficzny wzór, bo tutaj są paseczki, więc też to gdzieś można sobie w tle poodbijać. I taki stempel, który może udawać taśmę washi. To też jest fajna sprawa, na którą zwróciłam ostatnio uwagę. To ze stempli. Co jeszcze? Mam tutaj dwie maski. Takie mniejsze. Ja w ogóle masek z AB Studio mam dosyć sporo, więc teraz nie poszalałam jakoś bardzo. Ale obie takie, wiecie, bardzo fajne do tworzenia tła. Że gdzieś można na skrapie na przykład, czy na kartce, no, gdziekolwiek. Troszeczkę w jednym miejscu, troszeczkę w drugim, troszeczkę w trzecim i już się fajnie dzieje. I już jest jakaś fajna akcja w tle. To, co mi się w nich podoba, to jest to, że one są takie nieregularne, że to nie jest taki, wiecie, bardzo powtarzalny wzór, tylko oczywiście on jest powtarzalny, coś tutaj się dzieje, ale każdy z tych kształtów jest troszeczkę inny, albo przynajmniej jest ich na tyle dużo, tych różnych wariantów, że nie widać, w którym miejscu się powtarzają. To jest fajne. Kolejna rzecz to są, słuchajcie, tektury. I w AB Studio znajdziecie tektury w dwóch rodzajach. Ja tutaj większość mam z tej, nazwijmy to, cieńszej. Natomiast jest też taka wersja z szarej tektury, która jest bardziej wytrzymała. Ja nie wiem, czy one się różnią grubością. Może troszkę, ale to raczej nie ma takiego dużego znaczenia. Natomiast ta szara tektura będzie bardziej wytrzymała, jeżeli chodzi o media. I też fajnie, że to są, wiecie, znaczy jesteśmy przyzwyczajeni do tekturek małych, a fajnie, że w AB Studio się pojawiają właśnie takie dużo większe jakieś wzory, które można wykorzystać na skrapach, nie tylko na kartkach czy jakiś mały dodatek, ale też właśnie na jakąś większą kompozycję. No, takie steampunkowe elementy, trybiki i tak dalej, to wiecie, wiadomo. Tutaj takie jakby kwiatowe. No, tak, a la łodyżki, coś takiego. Taki zegar, słuchajcie, też można super wykorzystać na jakimś skrapie, na przykład jakąś taką fajną kompozycję na nim ułożyć, więc to też jest fajne. Drzwi, słuchajcie, to też jest taki projekt, na który już właśnie czekałam. Mam nadzieję, że uda mi się z tym coś fajnego wyczarować. Są takie domeczki. Można to wykorzystać na przykład jako bazę albumu. No, też może być właśnie takim bardzo, bardzo uroczym projektem, albo właśnie jako część jakiegoś takiego, wiecie, mixmediowego projektu. To już w zależności od tego, co tam sobie kto wymyśli. Kolejne drzwi i tak jak mówiłam, tutaj mam takie z birmaty, a tutaj z takiej grubszej, troszkę sztywniejszej przede wszystkim, szarej tektury, która powinna media lepiej znosić. No, ale będę kombinować, zobaczymy, co mi tam wyjdzie. No i takie duże tryby, też super, super motyw do wykorzystania właśnie na jakiejś większej pracy, na skrapie na przykład. Z nowości to jeszcze nie jest wszystko, bo ja, słuchajcie, złożyłam chyba ze 3 zamówienia ostatnio w AB Studio. Mam tutaj kalkę, to jest taka kalka kreatywna. Już miałam wcześniej jakieś arkusze i zaczęłam wykorzystywać. Teraz domówiłam trochę więcej i domówiłam też te folie, bo są takie folie z nadrukiem też w AB Studio,
więc to też na pewno niedługo przyjdzie i będę sobie mogła poszaleć. Słuchajcie, taka kalka, super sprawa, można to wykorzystać, jest coś półprzezroczystego, fajne, dodatki można sobie z tego wyczarować. I są właśnie na przykład takie elementy, które można wycinać, jak tutaj te motyle. Są też na przykład zdjęcia i to też może być fajne, takie wiecie, vintage'owe zdjęcia. Gdzieś tam można sobie zrobić jakieś takie przykładki z nimi czy coś. Mam takich parę pomysłów, jak to wykorzystać. Ale są też, słuchajcie, takie całe arkusze, coś takiego jak, nie wiem, papiery ryżowe czy coś takiego, tylko to jest kalka. Wiecie, no ona jest taka jak... Słyszycie, jak szeleście. Ona jest jak kalka po prostu. Raczej bym jej nie przyklejała. Znaczy, możecie próbować, ale ona też może pod wpływem wilgoci troszeczkę się jakoś tam wyginać. Natomiast bardzo fajnie ją też można drzeć i gdzieś tam takie wydarte kawałki gdzieś używać. No bardzo, bardzo fajny produkt. Cieszę się, że coś takiego się pojawiło na rynku. I tak, mamy teraz w AB Studio 5 nowych kolekcji. Ja mam tutaj 4. Nie mam tej nowej kolekcji od Tandy. Wynika to z tego, że ona jest tak bardzo nie w moim stylu, że ja wiem, że ja bym nic po prostu z niej nie zrobiła, więc nie ma to sensu. Powyciągam, słuchajcie, te kolekcje z folii, żeby nam tutaj nic nie błyszczało i nie szeleściło i pokażę Wam po kolei co i jak. Dobra, słuchajcie, to zacznijmy od tej kolekcji. To jest kolekcja Love for Old Things, czyli dużo jakichś starociowych rzeczy. U Agi w AB Studio zawsze w tych kolekcjach fajne jest to, że jak kupujecie je w zestawie, nie pojedyncze arkusze, tylko cały zestaw, to na tej pierwszej tak jakby okładkowej karcie macie z drugiej strony jakiś bonusowy taki arkusz. Tutaj są drzwi do powycinania, tagi, ramki, jakieś fotografie. Ja bardzo lubię te takie dodatki do wycinania z AB Studio, bo one dają nam bardzo dużo możliwości jakichś takich fajnych dodatków. I tak, mamy pierwszy arkusz, świetny zegar, powiem Wam tak, to jest naprawdę super jakość wydruku, bardzo wszystko jest tutaj ładnie odwzorowane, bardzo fajny wzór i z drugiej strony takie miks mediowe tło, też super sprawa. Tutaj mamy fragment, nie wiem, jakieś drzwi czy coś takiego, też świetny i świetny kolor w ogóle taki. Mało, mam wrażenie, że mało jest takich właśnie w tym kolorze papieru, więc to jest super fajna sprawa. I z drugiej strony też bardzo ciemne tło, takie lekko jakby z jakiegoś obrazu wycięty fragment z panem. Super, bardzo, bardzo fajny taki nieoczywisty klimat. Tutaj mamy jakieś piękne tekstury, odłożącą farbę i w ogóle. Ja miałam, słuchajcie, taką fazę w życiu, że chodziłam i robiłam zdjęcia. Nadal mi się czasami zdarza takich właśnie fragmentów, więc uwielbiam takie papiery. I z drugiej strony mamy zbliżenie na jakieś takie koroneczki i materiały, też bardzo fajnie. Tutaj mamy też właśnie, przyciągnęły mój wzrok te liczby. Bardzo fajny, taki bardzo wyrazisty, wiecie, plastyczny, taki plakatowy wręcz motyw. A z drugiej strony bardzo delikatnie, też miks mediowo, ale jakieś takie koronkowe, delikatne, beżowe. Podobnie tutaj, troszeczkę bardziej w brąz, więc to tak, wiecie, nie jest to mój klimat, ale bardzo doceniam, bo to można bardzo łatwo, taki papier można wykorzystać na tło, czyli na to nałożyć inne, bardziej jaskrawe kolory i będzie super. A z drugiej strony łagodniej i tutaj takie jakieś spękania. Podejrzewam, że to jakieś właśnie fragmenty prac przygotowanych przez Agę być może. A tutaj mamy co? Mamy napisy i paski, dwa w jednym. Też fajny taki jasny klimat, a z drugiej strony takie fajne szafeczki. Znaczy szafeczki, szufladeczki. Też fajny klimat, można je sobie powycinać na małe, można wykorzystać jako całość. Fajnie się to może sprawdzić. Tutaj to wygląda, słuchajcie, jak jakiś taki stary materiał. Nie wiem, czy to jest materiał, ale wygląda jak stary materiał, jakieś takie, ale fajne takie wzory roślinne.
i takie jakieś tutaj ptaszki, więc super. A z drugiej strony mamy motyw takiego jakby drewna i też metalowych dodatków i do tego jakieś takie napisy. Też fajny i nieoczywisty. Super. I kolejny z napisami. Tak jak widzicie, takie podarte paski papieru z książki. O, i znowu śliczny taki błękitno-turkusowy klimat. Bardzo fajna kolekcja, słuchajcie. Love for all things. Dużo papierów, które można wykorzystać jako tła. A słuchajcie, ja mam wrażenie, że takie kolekcje czasami są niedoceniane, bo dużo osób się rzuca, wiecie, na właśnie wycinanie, na fragmenty do wycinania, na jakieś takie bardzo określone wzory. A ja z kolei właśnie mam tak, że uwielbiam takie papiery, bo takich papierów potrzebuję właśnie jako tło, tak? Jeżeli chcę zrobić skrapa na przykład, to dużo szybciej wybiorę taki papier, niż taki, na którym jest bardzo dużo elementów i jakiś taki bardzo określony klimat. Więc dla mnie to jest super. Kolejna kolekcja to jest kolekcja Mayday. Bardzo kolorowa, ale taka już w moim klimacie. To znaczy właśnie o tyle, o ile te wzory od Tandy są dla mnie za bardzo takie bajkowe i dziecięce, o tyle tutaj zwróciłam uwagę, że są takie papiery, które się też świetnie nadadzą jako tło. Ja oczywiście sobie takie rzeczy robię na przykład w Art Journalu, ale słuchajcie, to w niczym nie przeszkadza, żeby nie robić sobie takiego tła i po prostu wykorzystać gotowy papier. Jest to dużo szybsza opcja. I tak samo, skoro to jest zestaw, to tutaj na tej okładkowej stronie mamy dodatkowy arkusz z elementami do wycinania i tutaj są to tagi. Podejrzewam, że w większości są to powtórzone albo bardzo podobne wzory jak na papierach, więc wszystko będzie fajnie do siebie pasowało. I tak, tutaj mamy takie bardzo piękne różowe i w ogóle ja się trochę bałam tej żółci, no właśnie, trochę się bałam tej żółci, bo żółty to jest jeden z tych kolorów, które rzadko u mnie występują, a już na pewno nie w tym odcieniu. Jeszcze taki zgaszony, cytrynowy, pastelowy zaczął się pojawiać w moich pracach, ale na to nie jestem nadal gotowa, chociaż muszę przyznać, że bardzo fajnie to wygląda, ale bardziej mi się podoba jako akcent, gdzie wiecie, gdzieniegdzie, niż jako taki ten. Podejrzewam, że no, w tym wypadku akurat ta strona na pewno będzie wykorzystywana przeze mnie częściej. Ale znowu, słuchajcie, to nie jest tak, że ja mówię, że żółty nie jest fajny. Ja mówię, że ja za żółtym nie przepadam. Więc to jest druga strona. I tutaj, słuchajcie, widać, że to są właśnie jakieś, nie wiem, czy skany, czy zdjęcia jakieś tam. Widać tą strukturę farby. Tak samo tutaj pojawiają się jakieś takie przeszycia, to też jest bardzo, bardzo fajnym efektem. Taki kolor miętuskowy, nazwijmy to, bardzo, bardzo fajny. I z drugiej strony właśnie mamy turkus, mamy tę żółć, mamy czerń, która bardzo fajnie podbija kontrast, więc super fajnie to wygląda. No i właśnie tutaj pojawia się jakiś materiał, więc mówię, to wygląda na skany jakichś takich gotowych teł namalowanych. Bardzo fajne. Tutaj, o widzisz, to jest taka żółć, która do mnie jeszcze przemawia. Tutaj też śliczna kolorystyka. Tutaj taki troszeczkę bardziej, wiecie, z powerem, z pazurem. Więcej czerni. Pojawiają się kropeczki. Ja kropeczki absolutnie uwielbiam, więc to też jest świetny papier dla mnie. Tutaj mamy taką trochę większą kompozycję i też się właśnie pojawiają jakieś nitki, jakieś materiały w tle. No bardzo fajna taka, wiecie, abstrakcyjna kolekcja. Super, naprawdę super. I znowu mamy ten sam motyw, czyli są właśnie strony, które są takie bardziej wyraziste i są takie delikatniejsze, więc dla każdego coś się tutaj znajdzie. Myślę, że naprawdę fajne prace można z tego wyczarować. No, tak, to jest, ale słuchajcie, muszę to przyznać, tak jak nie jestem fanką żółci, tak jak patrzę na te kolekcje i widzę właśnie te zestawienia, zwłaszcza w takim wydaniu, czyli biel, czerń i intensywny żółty kolor, uważam, że jest to świetne. Nie wiem, czy kiedykolwiek wykorzystam to w jakiejś swojej pracy, bo mówię, mi z tą żółcią tak nie do końca, ale doceniam bardzo i uważam, że jest to super.
I znowu mamy taką właśnie z drugiej strony inny klimat i różowe i takie delikatniejsze kolory. Więc znowu nie ma tutaj, chyba do tej pory nie trafiłam na ani jeden papier, którego powiedziałabym z całą pewnością, że nie wykorzystam. Więc myślę, że spoko. I tutaj znowu mamy takie właśnie ciapańce różne farbowe. Tutaj turkusik też pięknie. Strasznie mi się podoba. Ona jest taka właśnie graficzna, wyrazista. Super. Bardzo fajna kolekcja. Bardzo się cieszę, że do mnie trafiła. No i właśnie powtarzają się kolory, które są bardzo takie zbliżone do moich klimatów. Więc bardzo się tutaj cieszę. I te wszystkie takie przeszycia i jakieś takie wzory a la z masek. Super fajnie to wygląda. I to są, słuchajcie, tak naprawdę w dużej mierze takie gotowe tła, że jeżeli chcielibyście, wiecie, tutaj naprawdę wystarczy dokleić zdjęcie, dodać, nie wiem, jakiegoś kwiatka, jakiś napis i będzie bardzo fajna praca. Więc super, bardzo fajna kolekcja. Trochę mi się tak właśnie, trochę mi się od razu rodzi jakichś różnych pomysłów, co mogłabym z nią zrobić, więc super. Okej, jedziemy dalej. Słuchajcie, tak czekałam bardzo na tę kolekcję, bo jak ją zobaczyłam na zajawkach, mówię, wow, po prostu to są moje kolory. Słuchajcie, nie wiem, czy wy tak zauważacie to. Ja miałam przez parę miesięcy taką fazę, że ciągle krążyłam w bardzo podobnej palecie kolorystycznej i ona gdzieś tam się obijała o granat i takie połączenie granatu z różem. Z różem w różnych odcieniach i w ogóle. I jak zobaczyłam tą kolekcję, mówię, no wow, no po prostu wow, coś dla mnie. Kolekcja Diva, bardzo odpowiednia nazwa. I znowu mamy tutaj ten bonusowy arkusz. I słuchajcie, to jest arkusz, który w zasadzie można oprawić w ramkę i powiesić na ścianie. Albo można tutaj właśnie zrobić jakąś małą kompozycję, znowu to, co mówiłam wcześniej, zdjęcie i tak dalej. I można to super fajnie wykorzystać. Albo, słuchajcie, jakby ktoś bardzo chciał i się postarał, to można to sobie ładnie wyciąć wszystko i na lekkim podwyższeniu, na jakimś blade ramie czy coś. No świetna sprawa. Albo podzielić to jakoś na okładce albumu. No, dużo możliwości. Bardzo fajny arkusz. O jest, słuchajcie. No przepiękne. Przepiękne są te kwiaty. Cudowne. Ja już widzę jakieś właśnie okładki albumu. Bo na skrapa chyba byłoby mi szkoda to użyć. A z drugiej strony przepiękny granat. Od razu wam mówię, to jest kolekcja, którą ja muszę mieć w większej ilości sztuk, egzemplarzy niż jeden. No bo słuchajcie, wybór między tą a tą stroną, bo przecież one idealnie do siebie pasują. Więc no tak, tak, tak. Zdecydowanie będę korzystała z jednej i z drugiej strony. Tutaj mamy właśnie pasujący do tamtych wzór, ale taki bardziej jako tło, jakieś takie delikatne damaskowe motywy w tle. Bardzo fajny papier i też idealnie, słuchajcie, pasujący, bo zobaczcie, jak macie takie intensywne tło, to jak sobie potem gdzieś dołożycie takie białe karty, czy nawet powycinacie właśnie te duże kwiaty, to też to będzie super wyglądało, więc bardzo fajne połączenie. I tutaj taki motyw, który mi się strasznie podoba u Agi w kolekcjach, bo to już jest nie pierwszy raz, kiedy to widzę, że jest właśnie takie intensywne tło, powtórzone ten sam motyw, który był na poprzednim papierze, ale do tego są dodane właśnie takie białe, czyste w środku kwiaty. I to też bardzo fajnie wygląda, tak bardzo graficznie i tak, tak mocno, mocno. I znowu, dla równowagi coś jasnego, damaskowy wzór, taki bardzo poprzecierany, szary, super. Tutaj mamy delikatne kwiatuszki, które też można albo powycinać, albo potraktować jako tło. Dużo tutaj można różnych elementów sobie wyciąć. Z drugiej strony przepiękny, bardzo delikatny, taki jakby patchworkowy klimat, też śliczny. I też na jakieś okładki, na tło skrapa, cudownie. Kolejne elementy. Tutaj możecie sobie powycinać takie małe bukieciki, a tutaj, słuchajcie, to wygląda jak takie gotowe okładki do jakiegoś albumu, nie? Albo takiego art journala. No, cudowny klimat. A z drugiej strony znowu troszeczkę inne odcienie, ale bardzo pasujące do tamtych. Błękity,
z jakimiś takimi szarościami. Przepiękne. To jest absolutnie, znaczy ja nie muszę w ogóle tutaj sprawdzać, jakie były kolekcje AB Studio. Ja wiem, że to jest moja ulubiona kolekcja. No, jest śliczna. Tutaj mamy delikatne kwiaty, takie jakieś takie przenikające się i super wzory. Tutaj mamy z kolei taką znowu ciemniejszą kolorystykę i motyw tak jakby z koronki. Też świetny papier. I słuchajcie, tutaj takie te złote dodatki. Oczywiście to jest nadrukowane na matowym papierze, ale słuchajcie, jakby to na przykład pokryć jakimś glossy accents, tak wiecie, miejscami. Albo dołożyć tutaj prawdziwej złotej folii. Cudeńko. Cudeńko. No i tutaj tak, mamy arkusz z elementami do wycinania dodatkowo z tagami. Śliczne są te tagi. Są tagi, są zegary i są ramki. Bardzo, o jest. Słuchajcie, nie, nie, to absolutnie. Znaczy ja się cieszę, Aga mi przysłała więcej niż jeden egzemplarz, więc bardzo się cieszę. Bo słuchajcie, no przecudne są te, przecudna kolekcja, naprawdę. No i tutaj jeszcze coś zupełnie innego, ale nadal w pasującej kolorystyce, czyli to, co uwielbiam, właśnie tekstura jakaś taki, wiecie, a la beton, ale w różu, no cudnie. I kolejne kwiatki do powycinania, ponieważ słuchajcie, ja po latach nie wycinania żadnych elementów mam fazę jak najbardziej na wycinanie, to jest przepiękne. Jest to cudne i uważam, i słuchajcie, połączenie na przykład tych wszystkich elementów z takimi kolekcjami, wiecie, bardziej właśnie teksturalnymi, bardziej takimi jak ostatnio była The Past, chyba się ta kolekcja nazywa, taka czarno-biała i do tego te delikatne kwiatki, no cudo, absolutnie mój numer jeden. I ostatnia z kolekcji, które ja mam, tak jak mówię, jest jeszcze jedna kolekcja, mam nadzieję, że któraś z moich koleżanek z zespołu Wam ją zaprezentuje bliżej, bo tak jak mówię, ja sobie jej nie zamówiłam. Tutaj mamy Versal i też z dużym zainteresowaniem czekałam na ten, na tę kolekcję. Bo tak jak Diva mnie od razu chwyciła za, wiecie, za gardło i od razu czułam, że to jest mój klimat, tak tutaj podejrzewam, że może być podobnie, zwłaszcza, że też jest dużo granatu, mówię, granat jest, ja kiedyś nie lubiłam granatu, a teraz bardzo, bardzo go doceniam. Znowu, mamy ten okład, mamy tą okładkową stronę, więc są elementy do wycinania, mamy tutaj przepiękny zegar, taki duży, kwiatki i jakieś takie bardzo stylowe panie. Bardzo piękna sprawa. O, i znowu właśnie. O, i mamy tutaj taki granatowy papier z przetarciami, delikatne kwiaty, delikatne chlapnięcia. Pięknie. A z drugiej strony jaśniutka, biała karta z delikatnymi wzorami. I znowu zobaczcie, można je sobie powycinać. I na przykład ja bardzo lubię takie rzeczy robić, wiecie, wycinać takie fragmenty. I tak sobie myślę, że jakby mi się chciało bardzo, będę się musiała zastanowić, bo to jest bardzo dużo drobiazgów, ale wyciąć cały ten taki pas i właśnie na jakimś innym takim ciemnym papierze go nałożyć, słuchajcie, no przepięknie to będzie wyglądać. I znowu mamy taki ciemny kolor granat i taki właśnie ala złoto, jakieś przetarcia, ślicznie to wygląda, no i jakby tutaj dodać właśnie jeszcze jakichś błyszczących dodatków. No, cudowny klimat, tak bardzo eleganckie połączenie, a z drugiej strony zobaczcie, na białym tle drzwi różnego rodzaju. Super sprawa, super. Tutaj co mamy? Tutaj mamy różnego rodzaju napisy, takie bardziej gotyckie. Mamy tutaj jakieś takie drzewka i mamy kwiaty w tle. Bardzo fajny klimat też. Też można się pokusić o wycinanie ich, ale nie trzeba. Można je też traktować jako tło, można jakieś tam pociąć na kartki. Super sprawa. Tutaj motyw architektoniczny i nałożona taka tekstura a la tynk, czy tam cement. Też bardzo fajnie to wygląda, bardzo ciekawie. I znowu może być tłem jakimś takim, a można to pociąć na mniejsze kawałki. Super. O, elementy do wycinania i są hortensje. Ja bardzo lubię hortensje, więc
więc fajnie. I listki, i kolory też są bardzo fajne, bo ja właśnie mam ten problem czasami z zielenią, że ona jest za bardzo intensywna, a tutaj jest taki fajny, akwarelowo, lekko zgaszony klimat. Bardzo mi się to podoba i bardzo mi się, słuchajcie, podoba połączenie tego i tej diwy, którą Wam przed chwilą pokazywałam, więc te kolekcje będą się fajnie uzupełniać. A z drugiej strony mamy takie hortensje, całe wielkie tło z hortensji. Też super sprawa. Bardzo fajnie. I tutaj co mamy? Mamy tło i znowu pojawia się ten motyw takiego tynku, betonu, coś tam, ale na delikatnie, na różowo. I na to nałożony taki wzór z białych, delikatnych kwiatów. Świetny pomysł. I z drugiej strony, słuchajcie, ja nie jestem fanką pasków. Znaczy, nigdy nie byłam fanką pasków, ale w ostatnich kolekcjach Agi zaczynam dostrzegać w nich jakiś urok. Kto wie, może się nawrócę. Mój klimat to, wiecie, kropki, nie? Ale faktycznie ta strona jest też bardzo, bardzo fajna. Super. I tutaj co mamy? Mamy trochę tego granatu, mamy jakieś delikatne pismo w tle. To jest właśnie to, co ja uwielbiam, słuchajcie, w papierach z AB Studio. Zobaczcie, jakby ten arkusz pociąć na mniejsze kawałki i wykorzystać jako strony w albumie, to każda z tych stron będzie inna. I to jest w ogóle świetne. To jest coś, co mi się szalenie podoba, że wiecie, wytniecie taki mały kawałeczek, jakieś kółko z tego i to będzie fajnie wyglądało, bo tutaj się dużo dzieje i są jakieś drobniutkie szczegóły. To jest coś, co ja absolutnie uważam, że jest rewelacyjne w papierach. A z drugiej strony znowu mam ten motyw, o którym mówiłam wcześniej, czyli ciemne tło, powtórzony motyw, który tam był na którymś z innych papierów, ale na to nałożony właśnie taki wzór białych kwiatów, bukietów, bez szczegółów, czyli samo tło. Bardzo fajnie to wygląda, taki bardzo wyrazisty efekt. Znowu mamy paseczki, tym razem różowe. Aga ewidentnie tutaj pracuje nad tym, żeby mnie do paseczków przekonać. Do różu mnie nie trzeba przekonywać, nie. Do paseczków może troszkę. Bardzo fajny papier. O, jest! Słuchajcie, przepiękne są te papiery. Słuchajcie, chciałabym mieć sukienkę taką na lato. Świetne. Te dwie kolekcje po prostu skradły moje serce totalnie. I tutaj mamy powtarzany, podobny motyw, który tam już był na którymś z tych papierów. Ale żeby nie było nudno, zauważcie, że on jest w innej wielkości. Co też jest bardzo ważne, żeby te wzory właśnie nie były takie za bardzo powtarzalne. No i mamy go na granatowym tle, więc też to bardzo, bardzo fajnie wygląda. I z drugiej strony znowu takie bardzo w stylu, to są takie papiery bardzo w stylu Agi. Widząc go od razu wiem, jakiej marki to jest papier, bo nie muszę się nad tym zastanawiać, bo to jest takie bardzo właśnie typowe dla Agi połączenie. Słuchajcie, no i to jest tyle. To były te trzy kolekcje, cztery, przepraszam, to były te cztery kolekcje. No słuchajcie, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Muszę iść sobie odetchnąć i pooddychać głęboko, bo za dużo wrażeń, a potem siadam i coś wycinam. Na pewno zacznę od wycinania, bo jest tu tyle pięknych elementów do wycinania, że ja muszę sobie najpierw właśnie powycinać, a potem będę się zastanawiała, co dalej zrobić. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zachęcam Was do zakupów, bo wiem, że już papiery pojawiły się w sprzedaży i powinny też już być w sklepach różnego rodzaju. Więc nie musicie ich kupować tylko u Agi, możecie je kupić między innymi w Zielonych Kotach, więc polecam. Do usłyszenia, pa pa!